Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Widzowie, nagrywam od razu odcinek tego samego dnia. Jeszcze postanowiłem, że sobie nagram odcinek, prawda, tutaj z sympatycznego, prawda, Palionowa. Ponieważ, słuchajcie, wydarzyła się rzecz niesłychana. Niesłychana rzecz się wydarzyła, patrzcie to, widzowie. Ja schodzę sobie na dół i popatrzyłem tak po prostu, jakby wyszedłem z serwera, później wróciłem. Patrzę, jest książka jakaś. Jest książka, czyli prawdopodobnie moja wiadomość została odczytana i Steve mi odpowiedział. Mam nadzieję, że to jest od Steve'a. Zaraz sobie to oczywiście przeczytamy. Zanim to, ja poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, żeby być na bieżąco. Każda, prawda, łapka w górę to jest większa szansa na to, że mnie Steve nie wyrzuci z mojego domu. Byłoby mega fajnie. I dodatkowo, słuchajcie, widzowie, powiem wam jeszcze ciekawą rzecz, że, uwaga, klikam taba. Steve jest na serwerze, więc dlatego tym bardziej zacząłem nagrywać, bo nie dość, że schodzę sobie na dół, patrzę, jest tam książka, to jeszcze jest Steve na serwerze, więc w każdej chwili on może tutaj chcieć do mnie przyjść. W każdym razie przeczytajmy sobie tą książkę, którą on mi napisał. Jestem ciekaw, czy będziemy musieli się zaraz bronić i strzelać w niego, czy raczej na spokojnie pogadamy. Uwaga! Hello, możemy się meet, ja do ciebie kom. Czy on jest jakimś takim angolem, że on tak, o kurczę, coś tu dopisałem, że on tak wplata jakby, jakby miesza język jak Lexi. Hello, możemy się meet, ja do ciebie kom. O kurczę. Okej, okay. Czyli on będzie chciał do mnie przyjść, dobra, czyli prawdopodobnie dzisiaj może jeszcze chcieć przyjść, skoro jest na serwerze. A ja się muszę jakoś przygotować, czy ja powinienem jakoś mieć, nie wiem, jakoś, jak to jest Anglik, to powinienem go herbatką ugościć, tylko że tu nie ma herbaty w tym, Minecraftzie, wiecie o co chodzi, ale to wiem, może fiolkę wezmę i ja szybko zalecę po miód. Miód to troszkę taka herbata, wiecie, też ten kolor mniej więcej, więc polecił tylko po miód. Mam nadzieję, że się Bzyku nie obrazi, że ja mu z pasieki zabiorę troszkę miodu, bo on tutaj z tego co wiem, co nieco ma, małe co nieco, jak to mówił Kubuś Puchatek. Więc zlećmy tutaj na dół i uwaga, czy... O nie, nie ma tu miodu. O nie, co jest grane, jak ja mam stąd zabrać miód? Ej, ja potrzebuję miodu. Dajcie mi miodu jakoś. Ej, ja nie wiem skąd ja tu mogę... Czekajcie, ja tu gdzieś ule widziałem jeszcze na drzewach, tak normalnie były sobie, mi się kojarzy. Więc możemy szybko tutaj się przelecieć gdzieś, poszukać jakiegoś zwykłego ula i po prostu zabrać sobie miodu trochę. Ale ja nie wiem, czy to się tak da. Ej, ja nie wiem w ogóle, jak się miód robi. O kurde, może być ciężko. Dobra, wiecie co, mam jeszcze jeden pomysł. Zróbmy po prostu coś takiego, że podlecimy sobie tutaj szybko do Bzyka na tą nową chatę jego i zobaczymy, czy on tu przypadkiem nie ma miodu jakiegoś. Tu są skrzynki, z tego co wiem. Nie ma, ale są jeszcze burgery tam są. Co jest grane, dobra, czekajcie, a polecę do jego starej chaty, może on tu będzie miał jakąś fiolkę z miodem. Ja mu oczywiście później oddam wszystko, ale ja potrzebuję, bo ja muszę ugościć Steve'a. O kurczę, tu nic nie ma już, on się stąd wyprowadził? A on nie ma tu w ogóle skrzynek? Tu coś jest, tu nie ma nic, tu też. O nie, nie ma żadnego miodu. No jak to może być, że pszczółka nie ma miodu? No nie, no to nie może tak wyglądać, to nie może tak wyglądać, widzowie, czekajcie, jeszcze jedno miejsce sprawdzę. Podlecimy sobie do tej jego chaty. Rzecz nie, no nie chcę mu tam łazić za bardzo, ale może Emilia będzie miała. O nie, Emilia ma przecież rozwaloną chatę. Ale może coś się tu stało. Jakieś skrzynki tu są. Nie ma żadnego. Dobra, to ja go ugoszczę jabłkiem. Ugoszczę go jabłkiem i arbuzem. Może to też mu się spodoba. Do picia nic, do picia mleko. Mleko? O, to jest dobry pomysł, mleko mu dam, czekajcie. Podlećmy tutaj, bo szybko trzeba załatwić. A może ja mam jakieś fiolki, czekajcie. Bo ja, mi się kojarzy, że ja kiedyś miałem, ale ja ich w ogóle nie używam jakby tych z miodem, bo to się da pić w ogóle? Nie wiem, czy to się da pić nawet. Dobra, świecącą jagodę mu też dam. Ugoszczę go owocami. O, i tu mam mleko. Będzie miał srakę najwyżej po mleku i owocach, ale trudno. Zawsze coś, przynajmniej będzie miał jakąś pamiątkę. Dobra, mamy to, ja tutaj zerkam jeszcze do tych skrzynek, ale tu nic nie będzie. Dobra, lecimy z powrotem na... Ała! Dobra, prawie zginąłem. Lecimy z powrotem, bo on w każdej chwili może gdzieś przyjechać, czy tam przyjść, bo raczej tutaj nie ma jak jechać, patrz, tam jest ten Steve. Ja jestem ciekaw, czy on tam jest w ogóle. Ja bym tam mógł podejść i się poskradać, ale on tutaj może chcieć przyjść do mnie, więc ja jakby... No, ja sobie tu poczekam na niego, może przyjdzie, może nie, no napisał, że przyjdzie. Więc jakoś go tu ugościmy, tylko czekajcie, tu na dole jest stół, więc do tego stołu ja potrzebowałbym, wiecie co? Ramki bym potrzebował. Ale ja nie mam tych ramek, na bank nie mam ramek. Ajajaj, dobra, no nie mam ramek, niestety, więc do ramek mu nic, będę mu rzucał po prostu, tu go usadzę i będę go, ugoszczę go, a tutaj schowam rzeczy, które mu dam. I ziemniaka też, może ziemniakiem go też ugoszczę, to jest dobry pomysł, no dobra, i ewentualnie wodę bym mógł mu jeszcze przygotować, tak żeby miał się czego napić, wiecie, takiej zwykłej źródlanej wody. Patrzcie, tu sobie podlecimy do wody, o, tu jest, aha, wody są pod tym, czekajcie, rozwalmy to, okej, okay. Dobra, zrobione. Tu, okej, świetnie.
jesteśmy gotowi na jego przyjście, tak mi się wydaje. Ej, stresuję się troszkę, bo się spotkam z jakimś Steamem w ogóle, z ziomeczkiem dziwnym. Dobra, dajemy to tutaj, jest git. Ja będę jadł te ziemniaki tylko, dobra. Słuchajcie, ja tu czekam na niego, jeżeli on tutaj będzie miał jakoś przyjść i że tak powiem, będzie gdzieś blisko, no to oczywiście wznowię nagrywanie, ale czekam, bo nie wiem, kiedy się go mogę tutaj spodziewać, czy on już tutaj przyjdzie, czy nie, a też nie będę tak, wiecie, przeciągał tego w nieskończoność, więc po prostu czekam i zobaczymy, kiedy przyjdzie. Ej, widzowie, widzę go, leci tu do mnie. Ej, faktycznie to jest Steve. Faktycznie to jest... Ej, on się cofa jakoś dziwnie. Dobra, czekajcie, ja muszę tutaj... Ja nie wiem, czy ja powinienem do niego wychodzić, czy co, ale ja nie mogę, widzę go. Idzie faktycznie do nas. Idzie ten Steve. O, pojawi się mi nick w końcu. Dobra, widzę go. Dobra, on tutaj idzie do mnie. Ja chyba wyjdę po prostu przed dom i go jakoś ugoszczę, w sensie, że zawołam go czy coś do moich skromnych progów. Dobra, wiecie co? Czekajcie, gdzie on poszedł? Tam jest, dobra. Wyjdę tu do niego, ale boję się. O kurde, idzie tu, dobra, zagadaję, mówię do niego siema po prostu. Dzień dobry! Hello, you welcome on street soon. Ale dzień dobry, lepiej, żeby mówił na ciebie sandwich. Czemu sandwich? Bo a ty taki angol jesteś. Sandwich. Widziałem twoim, to coś. Aha, to coś. Tak, no tak, ja mam głowę jak sandwich trochę. No dobra, witam cię. Słuchaj, no spotkaliśmy się troszkę w takich dziwnych okolicznościach, bo ty kazałeś mi się wyprowadzić z mojej chaty, a ja mam lepsze oferty dla ciebie, ale to zapraszam do mnie tutaj. Tak, jest to troszkę awkward, ale myślę, że jakąś chatę mi możesz ogarnąć. Widzę, że masz tutaj fajne osiedle, a ja ci powiem, że chciałbym nowa willa. Nowa willa byś chciał, kurde, gdzie się mówisz? Nie, czegoś w moim domku, nie jestem z niego usatysfakcjonowany. Tak, a dlaczego? Fajny posąg masz, tylko mało miejsca. Tam jest 2x2, tam nie ma w ogóle miejsca. Tam nie ma w ogóle miejsca, dobrze, to usiądź sobie tutaj przy stole, po prostu ja tutaj, że tak powiem, gościnnie ugoszczę cię, jak to zawsze trzeba, chlebem i solą, czy... Okay. O, dobrze, może... Chleb and souls. No, sad. No. Troszkę jestem zaplątany, za dużo waszego języka, ja normalnie mówiłem, co ty to powiedzisz. Już ci się myli, tak? Dobrze, no to w takim razie patrz, ugoszczę cię naszym przysmakiem. Polskie, prawda, jabłko. Apple, tak, dokładnie, jak w iPhone ma też takie logo, tylko nadgryzione. Również świecąca jagoda. To jest, jakby to było po angielsku? Jagoda. Berries. No berries, ale jak świecąca, shine. Shiny berries, no i dobrze. Yeah. Jest też melon. Melon dla nas, fajny melonik. Watermelon melon. Nawet bym powiedział. Watermelon. Yes, no i tu, prawda... No coś ja tam umiem. Dobra, i tutaj i szklanka, żebyś mógł se zapić, a też mleko. Mleko, ale ja bym tych świecących jagód nie łączył z mlekiem, bo może być niezła świecąca seraka, nie? Ale to... Armageddon. Tak, milk, Armageddon. Milk, okej, przydam się mleko. Mleko. Ty powiem, a dobra, widzę, że ty naprawdę ogarniesz angielski najlepiej ze wszystkich tutaj. Tak? chyba nie, ale dobra. Słuchaj, ja chciałem z tobą... nie understand. Kto nie understand? Nikt. Jedyny, kto potrafił, Bzyku ktoś tam powiedział, że on no dear friend, że ja mu powiedziałem, że mu pomogę znaleźć good friend, ale no. On tylko miał I am Bzyku powiedzieć. I am Bzyku. No, on nie ma dziewczyny, on nit dziewczynę. Myślę, że tutaj połowa jakby osobników nie jest zbyt inteligentna. No dobrze. Ale ty wydajesz się troszkę mądrzejszy. Troszkę mądrzejszy. No to słuchaj, skoro możemy porozmawiać jak biznesmeni, prawda, no to... Ja to bym, yes. O kurczę, jakiś patch, intrus mi się wkradł. Tak mi się teleportuje tu jakoś. W każdym razie chciałem z tobą porozmawiać, no bo tak, napisałeś mi, że chcesz jakby moją chatę przejąć, że mam 48 godzin na to, żeby się wyprowadzić. No ale słuchaj, ja tutaj na mojej, prawda, jak widzisz, mur nawet zbudowałem, bo się tak przestraszyłem, że ktoś nie będzie chciał z mojego domu wyrzucić. Mur, no, dobra, no. Po angielsku mur to by był, nie wiem, big wall. czy jak będzie mur? Big wall, może być. Tak? Może być. No to big wall. Dobra, no to tutaj takiego big walla zbudowałem, żeby, prawda, no żeby się chronić, nie? No ale skoro wyraziłeś chęć jakby porozmawiania, no to słuchaj, ja tutaj mam jakby takie chaty, którymi może ty byś był zainteresowany, ja bym ci bardzo chętnie jedną za jakąś symboliczną rzecz sprzedał. Nawet ja ją nie sprzedaję za pieniądze, żeby było śmieszne, ja je sprzedaję za jakieś umowy po prostu, takie wiesz, na zasadzie, że na przykład ja daję dom, a ktoś jakąś przysługę mi wisi na przykład, nie? I ja później sobie gdzieś to mogę wykorzystać kiedyś.
No dobra, możemy tak zrobić, ale słuchaj mnie. Zacznijmy od tego, że ja z nim nie jestem. Więc przede mną normu budować nie musiałeś. Ja jestem dobry. Ty jesteś dobry w budowaniu? A, nie, że, a, że muru, zły. dobra, rozumiem, że muru przed nie musiałem budować, bo ty jesteś dobry. Palionobot był zły, był to mój błąd. No właśnie, ej, właśnie, żeby... bo ty stworzyłeś palionobota, dlaczego on był zły? Bo właśnie to on nie miał być zły. To jest sztuczna inteligencja, która zbuntowała się przeciwko mnie i chciała mnie zniszczyć. Było na to niestety bardzo mało szansa, ale zagrożył on wam, dlatego go usunąłem. Został jedynie Bobot, ale Bobot jest nawet dobry, więc... Na razie nie zostanie. Na razie nie zostanie. O kurczę. Czyli ty jesteś taki, możemy powiedzieć, że troszkę informatyk? Tak. Reakcja łańcuchowa, informatyka, wszystko tam jest, fizyka i tak dalej. Nie zrozumiesz. Okej, no ja nie zrozumiem, ja średni z informatyki będę. Dobra, to słuchaj, może ja ci pokażę po prostu chaty, które tutaj są, nie? Jest, bardzo mnie to interesuje, bo że tak powiem, chłopaki nie chcieli mi sprawić żadnej willi, a ja bardzo bym chciał willę mieć. To słuchaj, no to tutaj będziesz miał, prawda, luksus, że tak to ujmę, nie? Słuchaj, no powiem tak, kolorowe są zajęte, czarne są wolne, nie? Więc możesz po prostu swobodnie przejść się, sprawdzić, które są, jakby, która ci się najbardziej lokalizacja podoba. The black one, let's browse me go w środku. Zobaczmy, ja jestem taki czarny, okej, a co to za materiał? To jest beton, no. Beton, tylko, okay. Tylko on oczywiście jak zostanie zmieniony na twój kolor, czyli myślę, że jakiś taki niebieski, taki turkusowy. To mi się podoba, taka konfiguracja tutaj macie w ofercie. Ty, tak, dobra. Taka konfiguracja. Tutaj balkonik, jest on dosyć spory. Spory, to jest taras, tutaj jeszcze nawet nie balkonik. Bałsenik? No basen to sobie można jakby dowolnie wybudować, jak chcesz to możesz, nie? Ale to jest twój dom na środku? To jest mój dom na środku, no. No bo to tostowo jest osiedle. Nie podoba mi się ten wall. No wall zostanie zniszczony, nie? Jeżeli jakby mówisz, mam że jesteś git. No tak, tak, on o, zostanie bardzo zniszczony. Tutaj zaburza, że tak powiem, moją... Mój relak tutaj by zaburzał. Ja potrzebuję tutaj bardziej, żeby było colorful. Colorful, no oczywiście, że będzie tu colorful bardziej. Ale śmiesznie się tak gada. Dobra, ale no to słuchaj, no to jest pierwszy dom z trzech dopiero, nie? Jeszcze możesz inne tam ci pokażę inne. Kupę zrobił. A, to taki tu, bo tu się jest taki jeden włamywacz. Taki czarny, wysoki. On tutaj wchodzi taki i po prostu... Żółty, nie ten. Taki wysoki Enderman. Taki z fioletowymi oczami, on się teleportować umie, no. Tu jest domek Dave'a, jakby, nie? Po lewej, tu już Dave'a znasz. Dave'a. Czy nie znasz? Poznałeś Dave'a już? Tak, ja z nim rozmawiałem, a on też ma posto. No tak, on tu się jeszcze nie wprowadził. No tylko ja kupił dom, nie? Czy on tu kiedyś zamieszka, czy nie? Nie wiem, to jego sprawa. Okay, ale okay. Tu patrz, są dwa czarne domy, które możesz jeszcze sobie jakby przytulić. Naprawdę, bo to oferta jest, dobra, sprawdźmy te. On dopiero tak samo tak naprawdę. Nie, one wszystkie są identyczne, tylko chodzi o lokalizację tak naprawdę, nie? Localization. Localization, tak. Musisz wybrać... Zobaczmy z tyłu, czy jest tutaj jakieś fajna miejscóweczka. Miejscóweczka. No, tutaj bajsem bym musisz zrobił. Wybrać swój favorite place, nie? Po prostu. Tak. Ja właśnie sobie wizualizuję, co bym mógł tutaj sobie zbudować. Myślę, że tutaj mógłby być ogromny wodospad. I bym sobie tak tutaj napierał na nim. I miał tutaj, bym sobie siedział, drinki by były. Może jakieś gierosy by wpadły też. Właśnie kto? Tu gierosy w ogóle. Kto by wpadł? Gierosy. Gierosy, o kurczę. No jest Emilia, nie? A to jeszcze nie pozbałem. No. Muszę ją zobaczyć. Tu ona mieszka, nie? To może ten dom. Jak chcesz być najbliżej. A ten domek, zobaczmy ten domek. Jak on tutaj się sprawuje, byłoby w sumie blisko niej. No. To mi się też podoba. Tylko, że tutaj jest niestety mniej miejsca z tyłu. No ale to możesz jakby... możesz sobie wyrównać, nie? Kurczę, palionobota stworzyłeś. Górę, to by było jak górę wyrównać? Nie, tutaj bym musiał wykopać, żeby sobie zrobić wielki pól. Wielki pól, no tak. No tak. Ja w ogóle muszę przestawić myślenie na angielski, jak ty tak mieszasz słowa, bo ja tak putu, więc tak, no wielki basen. Ja w ogóle myślałem, żeby tutaj każdego poduczyć troszkę tego angielskiego. Ja myślę, że to jest the best problemy. To jest good idea. Pomysł. Good idea, no. Of course it's good idea, man. Dobra, no. Słuchaj mnie. Ja myślę, że ten domek by był okej. Okay. Ja? I tak naprawdę chyba on jest najlepszy z nich wszystkich, ale... I have to... że tak powiem... think about it.
Dam ci znać jutro. Dasz mi znać jutro. No dobrze, no okej. Okay. Yes. Możemy się tak umówić. Czyli po prostu ten dom na razie ci zarezerwuję po prostu i to tutaj napiszę... O kurczę, rozwaliłem za dużo. Tu napiszę, jest rezerwacja. Reservation. No. Jaka jest cena takiego domku? A, no i właśnie, cena. No to cena to jest tak, ja nie chcę kasy jakby. Ja zawsze chcę jakby coś za coś, nie? Czyli ja daję dom i po prostu coś w zamian dostaję. I może to być na przykład przysługa, może to być, nie wiem, jakaś dobry uczynek dla tutaj, prawda, osiedla Tostowo, nie? Coś tego typu. Okej. Ja understand. Dobra. To nie będzie żaden problem. Cena widzę, że jest bardzo fajna. Atrakcyjna, że tak powiem. No i co? No myślę, że ten domek na pewno bym wybrał, bo bym sobie tutaj fajnego pola zrobił. No. A na razie chyba dam ci znać to jutro po prostu. Dobra, to umówmy się, może jutro po prostu się spotkamy i po prostu ten. No to co? Dzięki wielkie za rozmowę w takim razie. Miło cię było poznać, Steve. No i do zobaczenia jutro, nie? Dzięki za rozmowę, trzym się. Ja goodbye. Ja, teraz jak jest dzień, idzie spać, to jest grane, dobra, nieważne. Widzowie, mega dziwna sytuacja, ogólnie możemy niszczyć ten mur, więc ja go oczywiście niszczę, no bo już jakby nie ma sensu, skoro on tutaj jest, że tak powiem, pozytywny ziomek. I widzę, że faktycznie Steve jest w porządku, ej, to nawet bardzo fajnie, że jest w porządku, bo ja tu się boję, że to będzie znowu jakiś dziwny ziomeczek, ale on się nawet przyznał do błędu, przyznał się do tego, że Palionobot był błędem, więc to jest dobre, że on faktycznie zdaje sobie z tego sprawę, więc to jest mega fajne. No i co, i on chyba ten domek sobie zabierze, no to spoko, będę miał tu wgląd w niego, on będzie miał coś tu wgląd we mnie, no myślę, że wybierze tamten blisko Emilii, ale jednak wybrał ten. No dobra, w każdym razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się jutro, dajcie znać, co sądzicie na temat Steve'a. Widzimy się jutro, trzymajcie się, elo!